Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników finansowych za trzeci kwartał. Sprzedaż wzrosła o 18% przy powierzchni rosnącej o 11%. Bardzo dynamicznie nam rosła też sprzedaż internetowa. Przypomnę, że było to prawie 130% wzrostu. Ciągle rozwijamy się na kolejnych rynkach. Otworzyliśmy sklepy w Rosji, w Rumunii i w Niemczech. W Niemczech otworzyliśmy nasz już 16 sklep Reserved w tym kraju, w Monachium przy głównej ulicy Handlowej. No i jesteśmy zadowoleni, bo jest to najlepiej sprzedający w tej chwili sklep w tym kraju. Dodatkowo bardzo mocno rosną nam sprzedaże w młodszych markach. Szczególnie warto wspomnieć na pewno Mojito i Sinsay. Ale również poprawia się nam sprzedaż w Reserved. Szczególnie damska kolekcja Reserved znajduje coraz lepsze uznanie w oczach klientek. Ale najważniejszym wydarzeniem trzeciego kwartału było to, że po raz pierwszy w historii LPP marka Reserved sprzedała więcej poza granicami kraju niż w Polsce. To znaczy, że nasza strategia rozwoju tej marki jako marki globalnej przynosi pierwsze efekty. Nasze główne plany na rok 2017 to wzrost powierzchni handlowej o 11%, czyli kolejnych 60 nowych sklepów, ale również otwarcie 4 nowych rynków. To jest Białoruś, to jest Kazachstan, Serbia i Wielka Brytania. Ciągle pracujemy również nad poprawą kolekcji Reserved, to jest nasz priorytet i liczymy na to, że kolekcje będą coraz lepsze, a jednocześnie wierzymy w poprawę marż handlowych. Ale najważniejszym wydarzeniem przyszłego roku będzie otwarcie naszego flagowego sklepu Reserved w Londynie na głównej ulicy, czyli na Oxford Street. Strategia firmy przewiduje wzrost na wielu rynkach, ale rzeczywiście ostatnio widzimy powrót rynków wschodnich, w sensie, że coraz lepsze wyniki, coraz lepsze sprzedaże i dlatego chcemy ciągle tam przyspieszać. Białoruś i Kazachstan to są dwa rynki, na których nie byliśmy do tej pory. Wchodzimy tam z modelem franczyzowym, czyli podpisaliśmy umowy z naszym partnerem biznesowym. Natomiast w Rosji, która jest naszym drugim rynkiem i generuje 20% przychodów, oraz na Ukrainie, to jest nasz czwarty rynek, widzimy duży potencjał, widzimy, że konkurencja znowu zaczęła się dynamicznie rozwijać, stąd my również przyspieszamy. To są bardzo perspektywiczne rynki i w dobie stabilnych kursów walutowych, a możemy powiedzieć, że już od roku są one stabilne, te rynki znowu są coraz bardziej atrakcyjne.